Dzień dobry i dobry wieczór. Słuchajcie, jak widać na załączonym obrazku, znajdujemy się w Bieszczadach, tuż przed wejściem na imprezę w stylu hiszpańskim. Tutaj pan Marian stoi na door selection, wpuszcza albo nie wpuszcza, nie wiadomo, zaraz się to być może okaże, ale zobaczymy, bo tutaj dostrzegłem właśnie, że ktoś stoi, też taki drugi Marian stoi i... Nie, ogień. Nie mogę, rozumiem dobrze. Co się stało? Dlaczego tak ciemno się zrobiło przez chwilę? Jeszcze sobie tylko rzucę okiem tutaj na jedną rzecz. Zanim wejdziemy na imprezę, okej, tu się wszystko zgadza. Panie Marianie, czy mogę? Okazuje się, że mogę. No i jak tutaj widać, goście bawią się szampańsko. Ten trzyma coś tak, trzyma właśnie lampkę szampana. Patrzy się na mnie podejrzliwie, jakbym chciał mu zrobić krzywdę co najmniej. Tutaj pani też obserwuje mnie, trzymając w dłoni aparat fotograficzny, którym to pewnie zamierza robić zdjęcia. Co tu się jeszcze dzieje? Z takiej oceny na zimno. No nic, po prostu sobie chodzą. Tutaj wymiana listu miłosnego. Wsadził sobie za pazuchę, przepraszam, już nie patrzę. Sona kente telewizjon. Telewizjon? Co telewizjon? Ała. Dobrze. Wróciłem. Tak, musimy teraz skupić się na wyeliminowaniu naszych głównych podejrzanych, czyli Don Fernando Delgado i Manuel Delgado. Dobrze. Gdzie oni mogą być? Czy to jest jeden z nich? Jakoś tak. Taki trochę Paweł Delong. Paweł Delong i Majdan. Ja pierdzielę. Gdzie idzie Majdan z Delongiem? Majdan jak Majdan, ale taki bardziej bym powiedział... Geralt z Rivi! Co? Aha, Marian mnie nie chce wpuścić. Dobra, już wychodzę. Szkoda, że nie mam żadnego pistoletu z tłumikiem, bo właśnie bym zakończył. No zaraz, Marian, bo chcecie wyeliminować, tylko... A, idą następni, dobrze. Poczekamy. A to jest chyba jeden z tych, których muszę wyeliminować, czyż tak? Nie wiem, bo nie widzę ich O, są zdjęcia, dobra. Tak, to Paweł Delong. I Don Fernando. Okej, czy to jest Don Fernando? Chyba nie. Okej. Pójdźmy za Marianem. Marian wie na pewno coś więcej. Marian jest wtajemniczony tutaj w te szajki Delongów i innych Fernando. No, no już idę, już. Co do mnie celujesz? Jaki cham. Dobra. Ja tu wrócę. Patrz, celuje do mnie dalej ten gist pieroński. Czy ja mogę to na niego zrzucić, jak on będzie na dole? Być może. Sprawdzimy już niebawem. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze, co tam u gości słychać. Tam jeszcze były jedne drzwi. Okej, czy ja tu mogę wejść? Tu pewnie też jakiś Marian. Tu jest... A, właśnie, z obsługi. Zaraz, słuchajcie, wyeliminuję go. Czym mogę to zrobić? Na przykład tym. On pali cygaretkę. Niestety muszę mu w tym przerwać. Wiem, że nie powinno się przerywać cygaretki, ale... No czas nagli niestety. Okej, mogę się przebrać. O, dzień dobry. Chyba coś nie pykło, delikatnie mówiąc. Marian, ty mnie nie denerwuj. Okej, dobrze. Tu jest następny. Chyba wolałbym się za niego przebrać, szczerze mówiąc. I teraz szybko przedostać się. O właśnie, na przykład tutaj, a tu mamy naboje do shotguna. Pobieram oczywiście, do SMG też, choć SMG nie mam. Co ciekawe, shotguna też nie mam. To niedobrze. Ale on miał. Mogę go pobrać? Pewnie tak. Tu leży. Dobrze, mamy shotguna. W zasadzie jesteśmy teraz kryci. Ja nie wiem, czy ta muzyka nie jest za głośna. Spróbuję ją troszeczkę... No właśnie, troszkę przyciszyć. Bo mi tak w słuchawkach dudni, że szlak mnie trafi. Dobra.
troszkę lepiej, aczkolwiek bez szału. Dobra, jedzie. O, Marian, ale ja jestem teraz kryty, tak? Bo ja mam strój. No nie wiem, co tu się stało. Powiem ci, Marian, no ten leży. Tam jeszcze za drzwiami jeden leży. Tu jest jakiś ładny gangol. To pewnie tego... Co do mnie celujesz? Przecież nie jestem podejrzany, prawda? No właśnie, więc o jakiego grzyba ci chodzi? Okej, czy jako... czy jako ochrona wejdę tam teraz? Osobiście nie widzę przeciwwskazań, ja lubię FPP bardziej widok, dlatego tak sobie też ustawię. Czy ja tu mogę zapisać? Tak, mogę i zrobię to na tym pustaczku tutaj. Okej. Teraz jest troszeczkę bezpieczniej, bo jak coś to od tego momentu się zacznie, mogę wejść oczywiście do szafy. Nie ma teraz takiej potrzeby, bo nikt mnie nie szuka. Nikt nawet nie podejrzewał. O! Znalazł teraz dopiero gangol mój. Tu na pewno będzie jeden z tych gałganów, których muszę zlikwidować. Na pewno będzie to Paweł Delong, bo widzieliśmy, że wchodził tu niedawno temu. Okej, okay. Co się patrzysz? Co się patrzysz? Gdzie jest ten Delong? Delong przepadł. Albo leży tutaj w tej wannie. O! Paweł Delong całuje się. A to nie wiem, czy to jest ten Delong w końcu. Dobrze, nie przerywajmy im, bo to nie jest cel naszej misji. Kurczę, no nie wiemy, gdzie on jest. Tu jest ciemno, co prawda, jak nie powiem gdzie. Tu jest tylko dwóch ochroniarzy, co oznacza, że mogę ich po prostu zniszczyć. To też zrobię. Właśnie zaraz. Ale nie shotgunem, tylko... Silver Balerem. Silver Baleronem. Szkoda, że nie ma tłumika. O! Jeden und zwei. Dobrze, a ci, co się liżą, są tam jeszcze? Czy się przestraszyli? Boją się, już koniec lizania, co? Ja nie wiem, czy to jest... To nie jest chyba cel naszej misji. Nie chcę ich zabijać. Bo szukamy Pawła Delonga wciąż. Gdzie on mógł pójść? Czy tu jest jakieś sekretne przejście? A co tu spadło? Czy to... A! Kolega wyrzucił ciało swojego współpracownika. Zdecydowanie za ciemno jest tutaj. Zaraz postaram się to zmienić. Czy mogę? Jak to zrobić? O, dobrze. A, już pojawiło się kolejne ciało. On tutaj przynosi te ciała składować, rozumiem. Tak, tu jest mechanizm, którym mogę komuś to spuścić na łeb. O, jest Paweł Delong! On się boi strasznie. Patrzcie, Delong ogląda, kto tam nie żyje. Poczekajcie, poczekaj, Paweł, czekaj, ej. Kurde. Dobra, dostanie teraz repetę. Dobrze, nie ma go. Nie dość, że ja go trafiłem, to jeszcze Marian. Ej. Dlaczego? Zwolnione tempo, ja nie żyję. Słuchajcie, ja umieram. Przeładowanko na zwolnionym tempie. Kto będzie pierwszy? Niestety. Niestety nie udało się tym razem. Dobrze, wczytamy sobie. No dobrze, już wiemy, już bez przesady, kurczę. Wczytamy sobie jeszcze raz ostatni stan. Ja to chcę zrobić szybciej, bo ja nie dam rady po prostu czekać, aż on się wykrwawi. Tak, chcę. Okej. Czyli wiemy już, że Pawła tutaj nie ma. Musimy go szukać gdzieś wyżej. Zaraz wejdzie ten ze zwłokami pewnie. Tak, dokładnie tak się to odbywa. Szukamy Pawła. Pawła del Toro. Ci jacy wszyscy przejęci. Co się dzieje? Wśród nas jest morderca. Może nim być każdy. Nawet ona. No, może ona nie. A on? Ach, jakie zęby, ach. Dobrze. A ta ma
Nie, myślałem, że ona ma wampirze, kły. Tu mamy ciastko. Chętnie bym się poczęstował. O! I mamy kamerzystę! Kamerzysta i... Mój... Nie powiem tego. Kamerzysta też jest przyjęty. Co się dzieje? Kogo kamerować? Czy tego biznesmena? Wszyscy przejęci. Dobra. Gdzie jest Paweł? Wciąż powracam do tego pytania. A ja jestem przebrany dobrze za ochronę, czyli nie powinieneś mieć z tym problemu, żebym tam wszedł, prawda? No pewnie, że nie. To jest nasz... No właśnie, przecież ja go zabiłem wcześniej. Najwyraźniej to nie ten sam. No tak, tam jest kolejny, więc... Więcej osób ma takie skiny. Amigo? Nie mogę wejść, amigo? Muszę mieć lepszy strój, taki jak on. Okej. Albo pracownikiem muszę być. Nie wiadomo, czy on tam pracownika wpuści. Zaraz zobaczymy. Ten bierze skrzynkę... co ja gadam za głupoty? Bierze beczkę z winem. No ale w tym tempie to amigo to ja nie mam tyle czasu. Co się patrzysz w ogóle, pajacu? Okej. Tu nie ma nic ciekawego. Tak, on chyba weźmie... Czy ja mogę wziąć kolejną beczkę? Nie. Sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj, w tym parterowym budynku. Nie sprawdzę, bo... O, sprawdzę jednak, dobrze. O, guten tag. Czy jak tam się u was mówi, amigo? Nie ma potrzeby, żeby go unicestwiać. A tu co za... Bajzel. Tu sobie meczek. Nawet nie oglądają, tylko słuchają relacji na żywo. A patrzcie, jaki tu jest arsenał. Jak ja w nich tutaj wjadę zaraz z shotguna, to ich po prostu dosłownie krew zaleje. Dobrze, tu mamy kamerzysta, chodź. Reżyser kina akcji, chodź, zapraszam. Nie kręć przez okno. O, kamerę mogę wziąć nawet. Tak? Musiałbym się za niego przebrać. On coś podejrzewa, że chce mu zrobić krzywdę. Dobra. Żartuję, nie chcę mu zrobić krzywdy. Chcę zrobić krzywdę tym tutaj kolesiom. No, mam przykrą informację. Otóż nie dosłyszą, jaki będzie koniec meczu, bo właśnie ja tutaj wjeżdżam z shotgunem. Jak tam amunicja w ogóle? Bardzo dobrze. Nie muszę mieć nawet żadnego planu. Po prostu eins, zwei und drei. Dokładnie. Trzy szybkie strzały. O! Przepraszam, cztery. Pięć. Sześć. Kurczę, za dużo ich tu jest. Dobra. O nie, znowu zginę. Znowu zginę. Szybko, jeszcze na slow-mo. Jeszcze na slow-mo. No niestety nie idzie tu zrobić takiej łatwej rozwały. Padłem. Okej, okay, musimy spróbować innego sposobu. Dlaczego ja nie mogę... No właśnie, to chciałem uczynić. Jeszcze raz. No będziemy próbować do skutku. Ja mam czas, ja jestem wytrwały. Zdecydowanie przydałaby się broń z tłumikiem. To na pewno. Jeżeli kolejna próba zakończy się niepowodzeniem, to... wybiorę sobie broń z tłumikiem już na początku. Mogę w to jakoś... Place bomb! A ja mam bombę? No. Okej. Dobra, umieściłem bombę i słuchajcie, jest tutaj detonator. Ale jaja. Dawać mi DeLonga. On tu koniecznie musi wejść. Nie widać go na horyzoncie. Chciałbym wejść przez tamten balkon. Na pewno to uczynię, bo ten drugi tutaj będzie. Jak on się nazywał? Przypomnijmy sobie. Don Fernando Delgado. Dobrze. Musimy poczekać na DeLonga. Gdzie on może w ogóle być? Zostawmy na razie detonator. Tym murkiem też powinno się udać, tak? Tylko jak na ten murek wejść? Zobaczymy jeszcze z drugiej strony, czy jest taka możliwość. O! Idzie z tym worem. Patrzcie to. Ktoś tu jeszcze jest? Nie.
No tak, po tych skrzynkach wygląda na to, że powinienem umieć wskoczyć na ten murek. Jest Paweł, jest i on, słuchajcie. Teraz muszę detonator tylko wybrać. Ja mam nadzieję, że ten detonator nie wzbudzi moich... nie wzbudzi podejrzeń ludzi. O, Pato! Nie, myślę, że tam wejdzie. No kurde, niedobrze. Musimy za nim troszeczkę pochodzić, żeby nie stracić go z pola widzenia. Co on tam wyciąga spod... A, nalać sobie chce. Nawet nie, on po prostu wali pustą szklanę. Placebo działa, więc... Po co sobie psuć zdrowie? No, Paweł, ale decyduj się, gdzie chcesz iść? Bo nie po to tam umieściłem bombę. Okej, okay, dobra. Mam detonator. Wchodź, jest! Słuchajcie, wchodzi tam. Słuchajcie, Paweł DeLong, pozdrawiam. A, poszło. I co? Paweł, ejże Pawle. O, nie, to... Nie, to nie ja. No, też słyszałem. Słyszeliście? Widzieliście, kto to zrobił? Bo ja nie. Ja nie wiem. Ten chyba wie. Nie wiem. Co na mnie pokazujesz, ty kapusiu? Ty? Ja nie wiem, kto to zrobił. Tam baba pokazuje, widzicie? Ona, mądra kobieta. Tam jest tak, tam jest... winowajca. Dobra, wielkie poruszenie jest. Trzeba to wykorzystać. Przydałaby się zmiana stroju. Jak ja wyglądam teraz, tak. To będę wyglądał tak. Nie mogę? No nie mogę. Nieistotne. Shotgunik. Dobra, nieistotne. Nie zajmujmy się teraz takimi sprawami. Musimy wejść na murek. Właśnie, właśnie. I tu? Hypc. Dobrze. No, tu widzę, że już się robi w miarę spokojnie. Goście wracają do chlania, także wszystko wraca do normy. Ej, nie wejdę tu? O, jednak jakieś tam poruszenie jest. No o, chyba wiedzą, kto to. W sensie, że wiedzą, że to ja. Bo muzyczka na to wskazuje. No i co? Aha. Kurde, jak ja mam na to wejść? Mogę tu skakać? Nie. Niedobrze. Jednak mój plan nie wypali w ten sposób. Ale mogę zeskoczyć, tak? No pewnie, że tak. Ajajaj, jak jestem głupi momentami. Przecież energii mi zabrało dużo. Patrzcie, a mogłem tędy wejść, po co ja się gimnastykuję? O, ho, ho, ho. Chyba wezmę sobie twój strój. Sznureczek. No nie, patrz jak na mnie, chłopie. W ogóle on wygląda jak perkusista z Manowara. No. Patrz przed siebie, pozwól mi pracować. No właśnie. Ja się chcę przebrać. I co? Nie mogę? Dlaczego? Dobra. Teraz się to odblokowało, szybko się przebieramy. No niestety. Niestety, zobaczył nas. No, co jest? No i dobra, do widzenia. Okej, okay, szybkie wczytanko. Wiemy, co robić. Mamy schemat. A ja nie zapisałem po detonacji Pawełka. Dobra, słuchajcie, zamach na DeLonga part 2. Tam już jest bomba podłożona. Teraz tylko trzeba poczekać, aż Paweł znajdzie się na jej wysokości. Tak, mam detonator, mam. Słuchajcie, wszystko na to wskazuje, że... niebawem dojdzie do eksplozji. 3, 2, 1. Co jest? Dlaczego? No teraz. Ale bez sensu. No nie, no tak to być nie może. Słuchajcie, teraz to się musi udać, bo... No nawet nie chcę sobie wyobrazić, jakby mi to po raz kolejny nie wyszło. Ale plan jest taki. DeLong pada. I od razu bierzemy się za zapis. Jeszcze raz. Dobrze. I teraz. Pync. Dobra, poszło. Oj, to nie ja, to nie ja. Znowu. Co się stało? Ja nie wiem. Tam wiedzą. Tam na górze wiedzą.
W szafie najbezpieczniej. Niestety HP jest na bardzo niskim poziomie. Czy to się regeneruje? Chyba nie. To niedobrze. Jak ja się mogę podleczyć? Czy ja mam coś? Nie, no przecież to jest trucizna. To jak się trucizną wyleczyć? Nieistotne, dobra. Mamy już DeLonga z głowy. Czas teraz zająć się drugim problemem. Zapiszemy sobie. Nie nadpiszemy, tylko zapiszemy. Nie wiem w sumie dlaczego, ale no zostawmy, niech tak jest. Wiemy już, że dostanę się do drugiego... O, jak mi przykro. Wiemy, że dostanę się do drugiego pomieszczenia. Kurczę, chcę twój strój. Ale wszyscy teraz tutaj przybiegli, co oznacza, że mogę bez problemu... O, nie, nie mogę bez problemu tam wejść, bo następni tutaj chodzą. Czy ten jest dalej tu z przodu? Nie! Dlatego migusiem wchodzimy do środka, zamykamy za sobą grzecznie drzwi. Mnie tu nie ma. I co, strzelić do niego? No muszę, no muszę, no. Ty znowu jesteś tutaj. Okej. Nie, nie pójdzie to tak sprawnie, jak sobie to wymarzyłem. No dobrze, wiem. Ja myślę, że on może tam wychodzić na ten balkon co jakiś czas, ale nie mam czasu, żeby to weryfikować. Okej. Propiedad privada, amigo. Nie mogę, amigo. No co ty? Szybko do szafy? Hehehe. Ja nie chciałem wyjść. Jak to jest możliwe, że on mnie nie zauważył? No dobrze. Dobra, amigo dostał w cymbał. No wchodź, wchodź tam. Nie ładuj teraz, kurde. Widział mnie? Chyba nie. Ja sobie jak będę wyskakiwał z tej szafy i tych amigo tutaj. Oj, chyba wiedzą, że tu jestem. Tak, wiedzieli. Ten dał w ryj swojemu, ale jaja. To było śmieszne. Ale jest tu jakiś sposób z tą szafą. Co prawda nie powiodło się teraz. Ale dlaczego nie spróbować jeszcze raz? Miałem wyżej nadpisać właśnie. Tym razem to zrobię. Okej. Okej. Myślę, że tutaj. Nawet nie nadpiszę. Co zrobię kolejnego save'a? Nie wiem po co. Ja lubię mieć dużo save'ów. Po prostu. Dobra, ciebie kojarzę. Dlatego dostaniesz tu. Szybciutko chowamy się do szafy. Tu mamy jednego tylko. On w ogóle wszedł. O, następny, dobrze. Kurczę, tu jest kiepski widok z tej szafy i nie widzę, ilu tam jest jeszcze. Jakbym wiedział, że to tylko ten, to bym zrobił właśnie to, co zrobiłem. Dlaczego? O nie. To jest najlepsze, że w trakcie tego slow-mo nie mogę nic zrobić. Wlecę tam na rage'u. Co nie mogę? Co nie mogę? Ja mogę wszystko. I do szafy. Pyk. I do szafy. Pyk. Pyk. I do szafy. Super. I tak se te życie leci powoli właśnie w tej szafie. Następny idzie. Oj, ale on chyba wie. On dużo wiedział. On widział, jak wskakuje do szafy. Mam bardzo mało HP. Kurczę, jak tutaj... Jak to zmienić? Tam już ogromne poruszenie na pewno na zewnątrz. Się wszyscy posrali na pewno. O, o, o!
Dobra. Czysto. Ten tam u góry siedzi, mój cel na pewno. O, jest następny. Dobrze. Nie spodziewał się, że to ja. A ja mogłem jego strój wziąć przecież. Dlaczego tego nie zrobiłem? No. No i elegancko, słuchajcie. To jest czas na sejwuś. Okej. Dobrze. I tu szybciutko musimy migusiem wykończyć nasz drugi cel. O jasne, naprawdę. Okej. O! Dzień dobry. Nie chcę mi się nawet z tobą za długo gadać. Patrzcie. A on z drugiej strony, tutaj mogłem go ściągnąć jakoś. Jakbym tam poszedł. No dobra, nie będziemy tu analizować. Kolegi już z nami nie ma. Czy ja chcę wyrzucić na przykład jego ciało na zewnątrz? Czy tak da się? O, nie. Widzicie, bawię się. A koledzy już mnie atakują. Okej. Teraz migusiem. Powtarzam, migusiem muszę przedostać się do wyjścia. A gdzie jest wyjście? Czy ja tu mam mapkę? Tak. A, niepotrzebnie. Mogę tamtędy wyjść. Okej. Szybciutko. Tam jest chyba exit po prostu. Oj nie. Mapka. Dobra, idę tam, skąd przyszedłem. Dobra, kolega kompletnie nic nie podejrzewa. Ale jednak mam... No właśnie. Miałem czerwony poziom atencji. Tutaj wszystko wraca do normy. Pijcie sobie spokojnie. A ja sobie... No właśnie, ale mnie przestraszyłeś, panie. Dobra. No i dobrze. A, tutaj troszeczkę elementu zręcznościowego, ale i tak nie mogę spać, więc nie wiem po co to. Czy coś mnie jeszcze zaskoczy, no? Teraz nawet jakbym chciał, to już nie wrócę. O-ou! Dobra, okej. Nie zauważyłem tego przejścia. Co to znowu za problem? Dlaczego nie mogę przejść? No bez jaj! Co to jest? Za glitch paskudny? Czy to jest glitch w ogóle? Czy wy to widzicie, co tutaj się dzieje? Nie mogę przejść. Ale jaja. No właśnie. O tym mówiłem. Nie wiem, co mnie jeszcze tutaj zaskoczy. Niesamowite. Ale nawet... Tam ktoś jest w ogóle na dole. Co ja mam zrobić teraz? No przecież nie wyobrażam sobie, żebym w tym momencie przerwał misję. Słuchajcie, chyba jesteśmy w domu. Kojarzę coś takiego właśnie, coś takiego tu było, słuchajcie. Normalnie ciary mam aż, ciary na plecach. Zabić go czy nie? On mnie tu wpuści. Wpuści. No i nie wiem teraz. Dobra, idziemy. Tutaj nas na pewno nie było. Tak, winda, okej. Push the button. Jedziemy, jadymy. Gdzie ty wchodzisz mi z tym ryjem zamaseczkowanym, no? Jedziemy razem, dobra. Mam nadzieję, że nie będę miał przez ciebie problemów. Co patrzysz na zegarek, jak nie masz? Chłopie. Dobra. Tak! Oj, udało się po prostu. Już myślałem, że nigdy tej mapki nie ukończę. Nigdy tej misji nie ukończę. A jednak udało się. Ten tutaj nadupcony leży w sztok. I co? Escape? I tyle? Oj, tak, udało się. Dobrze, męczarnia zakończona. Hiszpańska impreza już jest historią. Dobra, fajnie.
coś cicho, nie wiem dlaczego tak. Udało się ukończyć tę męczarnię w końcu, bo już myślałem, że nigdy się to nie uda. W tym momencie chciałem wam bardzo podziękować za cierpliwość. Jeżeli udało wam się do tego momentu doczekać, to znaczy, że jesteście mega cierpliwi. I życzę wam, no co, wszystkiego co najlepsze jak zwykle. Kłaniam się, do zobaczenia w następnym materiale. Elo!